Cześć, witajcie, jestem Marcin Kryński, znajdujemy się w Jorku, a to na specjalne zamówienie Dawida. Jak wyglądają toalety w Wielkiej Brytanii? Dowiecie się już za chwilę, a jesteśmy w miejscowości York aktualnie. To jest ten dworzec, a miasto z historią, miasto z uniwersytetem, miasto z rewelacyjną przeszłością, a i z dosyć interesującą przyszłością. Chcę w to wierzyć. A to są właśnie, no może zobaczcie jeszcze pociąg. A teraz już chwila prawdy. Panowie poskręcani w tej charakterystycznej pozycji. To jest toaleta, drodzy państwo. To jest toaleta dla mężczyzn. Dowiedzmy się, co się dzieje w tej toalecie i czym ona się różni od tej polskiej. Przede wszystkim, to co się rzuca w oczy, to to, że jest to toaleta bezpłatna. Tutaj mamy informację, że 84 mężczyzn w Wielkiej Brytanii popełnia samobójstwo. A oczywiście nie chcemy tego. W pierwszej kolejności na wejściu witają nas suszarki. Działają! O mój Boże, działają. Słuchajcie. A jest przestronnie, jest fajnie. Można tutaj zamieszkać, niektórym się bardzo spodoba. Zobaczmy, jaka jest czystość. No, jest papier toaletowy, nie ukradli, tak? Tutaj nie ukradli. Mamy informację tutaj o ukrywaniu emocji przez mężczyzn, ale te emocje czasami powinny znaleźć się w toalecie, jeżeli cierpicie na jakiekolwiek złe, negatywne emocje. A umieśćcie je bynet, czyli umieśćcie je w kibelku. O, zobaczcie, tutaj nawet jest deska klozetowa. No, no, klasa, klasa, no, perfekcyjnie. Wieszaczki są, czyli można tutaj zamknąć ładnie sobie toaletkę, wieszaczek, powiesić kurteczkę, super, płaszczyk. O, tutaj mamy informację. Nie spuszczaj swoich emocji. Dobra, co dalej? Jaka kontrola czystości? No, generalnie, gdybym był firmą kontrolującą czystość, to bym zajrzał tam pod spód. No i co? Zajrzałem? Ale nie jestem z firmy kontrolującej czystość. Ale słuchajcie, moi drodzy, możemy powiedzieć, że to stoi na wysokim poziomie. Nie śmierdzi. Nie jest tutaj jakoś nieprzyjemnie. Jest generalnie ładnie. Wygląda to w miarę sympatycznie, tak jak widzicie. Woda działa? Działa. Działa? Działa. Pewnie wystawię komuś laurkę tutaj. Okej, może ten dozownik od mydła jest brudny, tak jak widzicie, ale to wynika, nie będę tego naciskał, mamy ten COVID. Sprawdzimy, czy jest mydło na tym. Jest. A słuchajcie, i tak wyglądają właśnie toalety w Wielkiej Brytanii, a jestem Marcin Kryński. Jeżeli interesuje Was temat porównania tego, jak to wygląda w UK, jak to wygląda w Polsce, nawet taki racjonalny jak toaleta na dworcu, dajcie znać. A zobaczycie materiał, który Wam się spodoba. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. To był materiał. To był materiał z Yorku, a jestem Marcin Kryński i życzę Wam wspaniałego dnia. Dziękuję, pozdrawiam.